I mieliśmy obejrzeć to. Zarobią 77 milionów dolarów, jeśli uda im się zniszczyć żółtą ośmiornicę. Nie rozumiem nic z tego opisu, ale te opisy są przez AI oficjalnie robione. Zobacz to. Słońce zabija ludzi, więc muszą unikać światła dziennego, latając samolotem dookoła świata. No. Dobra, reakcja na ten film. W tej szkole dzieci uczą się być mordercami, aby pozbawić życia swojego własnego nauczyciela. Dziś omówię film akcji science Co fiction to z w dupę 2015 roku o nazwie Assassination Classroom. Spoilery jest? przed Znowu wami. jakieś chińskie ścierwo. Film zaczyna Dobra, się od oglądajmy. gigantycznej eksplozji, która niszczy 70% Księżyca, dając mu wieczną fazę półksiężyca. Na Ziemi japońskie wojsko próbuje przeprowadzić atak na tajemniczą istotę. Jednak niestety wszyscy żołnierze zostają Początek zjedzeni już przez jest. potwora przypominającego ośmiornicę. Potwora Co? podejrzewa się o to, że stoi za zniszczeniem Księżyca i planuje zniszczyć również Ziemię. W Kunu Gigaoka Junior High, prestiżowej prywatnej szkole w Tokio, uczniowie, przede wszystkim trzecioklasiści, Znowu muszą być Japończycy, najlepsi czemu oni mają takie filmy? w każdej płaszczyźnie edukacji, albo zostaną przeniesieni do Ciężko klasy powiedzieć. wyrównawczej, zwaną klasą trzecią E. Uczniowie klasy trzeciej E Trzecia uczą się E. w osobnym budynku, który jest oddalony od tej samej szkoły o około kilometr. O dziwo ten sam potwór o żółtej, okrągłej twarzy, który jest odpowiedzialny za zniszczenie Księżyca i planuje zrobić to samo z Ziemią, do marca przyszłego roku będzie nauczycielem klasy trzeciej E. Tadaomi Karasuma, przedstawiciel Ministerstwa Obrony, wyjaśnia, że potwór jest To nieporównywalnie jest film na szybki i podstawie nakłania całą anime? klasę do zabicia dziwnego stworzenia jeszcze w danym roku. Istota dodaje również, że zawarł umowę z rządem, że zostanie nauczycielem klasy trzeciej E, co ma na celu opóźnić jego plan zniszczenia Ziemi. Aby go zabić, uczniowie muszą użyć specjalnie wykonanych. Co to jest za fabuła w ogóle? Bo nie rozumiem. To w ogóle nie ma sensu. Wykonanych pocisków i broni od Ministerstwa Wklejony Obrony, jest które jak w są nieszkodliwe kiepskich? dla ludzi, No. ale zabójcze dla żółtego stwora. Przed wyjściem Karasuma Ucięli mu sprzeda, że rękę? nagroda za udany zamach będzie wynosić 10 miliardów jenów, co dodatkowo zmotywowało wszystkich Czyli jakieś uczniów, aby 10 wesprzeć złotych. uczniów. Żartuję. Wynajęta zostaje zdolna zabójczyni, Far Cry 1 Irina, która DLC? ma zabić potwora, ale nie udaje jej się to. W związku z tym Irina wykonuje również pracę na pół etatu, To aby wygląda jak uczyć nowa ich postać w angielskiego. LoLu. W Ostatecznie klasa sensie... oficjalnie przyjmuje nazwę Assassination Classroom. Nagisa jest główną bohaterką filmu. Mimo swojej bierności i nieśmiałości jest osobą bardzo spostrzegawczą. Zwraca szczególną uwagę na swojego nowego nauczyciela, dzięki czemu ma zrozumieć jego motywy i wszystko skrupulatnie notuje. Pierwsza próba zabicia ma miejsce, gdy żółty stwór prowadzi zajęcia, wyposażony w nóż i bomby przymocowane do ciała. Nagis podchodzi do nauczyciela, aby oddać swoją pracę i nagle jego przyjaciel detonuje bomby, prawie zabijając samego Nagisę. Ale niestety plan się nie udaje, gdyż nauczyciel unika eksplozji. Mało tego, nieudana próba dodatkowo rozciecza nauczyciela, ponieważ prawie Co? zabiła jednego z uczniów. Grozi, że zabije krewnych uczniów, jeśli jeszcze raz zrobią coś tak głupiego, ponieważ stwór wydaje się być nieśmiertelny, a do tego jest nauczycielem. Klasa postanawia nazwać go Koro-sensei. Mimo świadomości, że jest głównym celem zabójstwa, Koro-sensei jest w stanie nawiązać więź z klasą, a to z kolei uważa go za swojego niezastąpionego nauczyciela. W ciągu Co? semestru do klasy dołącza Karma Akabane, który wcześniej był uczniem klasy A, a ostatnio skończyło się jego zawieszenie, które miało na celu chronić byłego ucznia klasy trzeciej E przed byciem dręczonym. Spoko, Jest bardzo inteligentny, spoko. gdyż udaje mu się oszukać Koro-senseja, gdy spotyka go po raz pierwszy. Rudy jest Mimo taki sukcesów mądry? naukowych, Karma wydaje się być arogancki i zbyt pewny siebie. Koro-sensei próbuje zmienić Co jego tu jest? niestosowne zachowanie na kilka sposobów. Po szkole do Karmy i Nagisy podchodzi Koro-sensei. Karma pyta, czy nauczyciel zaryzykowałby życie, by chronić jednego ze swoich uczniów, i rzuca mu wyzwanie, ale tak naprawdę jego planem jest wystawienie Koro-senseja na jego słaby punkt, a następnie próba zabicia go. Karma nagle skacze Nie, ze nie, nie, wzgórza, sajku. jednocześnie celując swoją broń w nauczyciela. Jednak Koro-sensei jakoś ratuje swojego ucznia dzięki swoim bardzo elastycznym, nieograniczonym mackom. Mimo że jego plan się nie udaje, Nie ma Karma nie sensu chyba. poddaje się i mówi stworowi, Czy że ma? kiedyś go zabije, ponieważ strategia Karasumy nie daje żadnych postępów. Jego przełożony decyduje się wysłać przeniesionego ucznia do klasy trzeciej E w celu zabicia stwora. To C zainstalowana w pudełku, zwana C, Ritsu. czyli AI.
Ritsu zaprogramowano na celowanie tylko w Koro-senseja. Poposażono w zaawansowaną... Którego roku ten film? Ale nauczyciel dał radę uniknąć wszystkich ataków. Pojawienie się Ritsu wprawia uczniów w zakłopotanie, ponieważ ciągle strzela podczas zajęć, a uczniowie muszą później zbierać kule. Z tego powodu... Co? W dupę, co się dzieje? Kto takie ścierwo mógł wymyślić? Uczniowie postanawiają zamknąć ją za pomocą taśmy klejącej i łańcucha. Nie dość, że ktoś musiał najpierw ten komiks japoński napisać, to potem ktoś zrobił bajkę o tym, potem film ktoś zrobił. Wyobraź sobie, jaką ścieżkę to przeszło do tego momentu, żeby to powstało? To jest nieporozumienie. A Dragon Ball? Nadal. Jeden film gówniany kiedyś powstał i tyle. Pewnego dnia Koro-sensei podchodzi do Ritsu i daje jej pewną radę, która ma zachęcić ją do współpracy z innymi uczniami. Koro-sensei podaje następnie Ritsu pewne dane, których Sii ma się nauczyć. Następnego dnia Ritsu może już wyrażać pewne ekspresje. Tworzy również aplikację na telefon, aby pogłębić swoją przyjaźń z uczniami. Kiedy lekcja ma już się zacząć, znikąd AI przejmuje świat. Zajmuje się dziwny dzieciak o imieniu Itona. Twierdzi, że jest silniejszy od Koro-sensei i wzywa go na pojedynek po zajęciach. Okazuje się, że Itona również posiada macki jako swoją główną broń. Widząc macki, Koro-sensei staje się bardzo zły. Pyta Itona, skąd wziął się jego macki. Itona jednak ignoruje Koro-senseja i kontynuuje atak. Koro-sensei jest bliski śmierci, co wprawia go w zakłopotanie, ale nauczyciel pokonuje dziecko tą samą bronią, którą używali uczniowie, i wyrzuca go z klasy. Itona po przegranym pojedynku zostaje wyniesiony ze szkoły przez swojego opiekuna w białym płaszczu. Po szkole rzucił mu siatę na łeb i koniec walki? Sensei zostaje zapytany przez uczniów o prawdziwy powód prowadzenia zajęć. Opowiada, że robi to, aby spełnić obietnicę, którą komuś złożył. Aby zbliżyć się do swoich uczniów, Koro-sensei prowadził obóz treningowy dla zabójców, gdzie wykorzystuje swoją szybkość macha, aby nauczyć każdego ucznia i dostosować rady dla ich najgorszego aspektu. Pewnej nocy Koro-sensei zakrada się do pokoju dziewcząt i zostaje zmuszony do podzielania się swoimi historiami miłosnymi, ale unika pytania i ucieka. Chwilę później rolę Karasumy zastępuje Takaoka, doświadczony instruktor musztry skupiony na WF-ie, gdyż w misji zabójstwa nie robi żadnych postępów. Na początku Takaoka wydaje się być bardzo pogodny i daje dużo uwagi swoim uczniom. Irinie udaje się jednak zagłębić w pochodzenie Takaoki i odkrywa, że jest on bardzo brutalną osobą. Prawdziwe oblicze Takaoka widzimy, gdy fizycznie znęca się... Najnormalniejszy japoński film? ...nad jednym ze swoich uczniów. Zobacz. Karasumie i polska udaje się scena. Powstrzymać go przed zrobieniem czegoś gorszego uczniom. Bicie żony. A Takaoka wzywa... W sensie w GTA. Karasuma dostrzega w Nagisie talent zabójcy i prosi go o walkę z gburowatym instruktorem. Dzięki spokojowi i nieprzewidywalnym ruchom udaje mu się sprowadzić Takaokę na ziemię. Ponieważ Nagisa wygrywa, instruktor musi ze wstydem opuścić szkołę. Następnego dnia jeden z uczniów... Nic nie rozumiem, o co w tym filmie chodzi. Nic nie rozumiem z tego streszczenia. Daje Koro-senseiowi truciznę, która jak się później okazuje jest wodorotlenkiem sodu, i prosi go o jej wybicie. Trucizna zamiast zabić zwiększa moc Koro-senseja, ponieważ stymuluje jego komórki. Koro-sensei następnie kontynuuje ewolucja w Roblox. Nagle uczniowie pytają go, dlaczego muszą się uczyć, skoro mogą dostać 10 miliardów jenów za zabicie go. Po tym pytaniu Koro-sensei zbiera wszystkich swoich uczniów, w tym Irinę i Karasuma, na boisku, aby dać im motywację. Wyjaśnia, że pewny siebie zabójca zawsze ma plan awaryjny, na którym może polegać. Ten plan oznacza lekcję, której uczniowie się uczą na przyszłości, którą dostaną, jeśli to nie oni zabiją Koro-senseja. Koro-sensei popisuje się również kieszonkowstwem, kradnie wojskowe rzeczy i mówi uczniom, żeby się we wszystkim doskonalili, aby zostali świetnymi zabójcami i zabili go. Egzamin końcowy zbliża się wielkimi krokami i aby zmotywować swoich uczniów do zdobycia celujących ocen, Koro-sensei obiecuje, że najlepsi uczniowie z 5 przedmiotów otrzymają szansę odcięcia jego macek, co znacznie go spowolni, a to znaczy, że zwiększą się szanse. On wygląda jak emotka XDDD? Od tego momentu dzięki zdolności prędkości macha, Koro-sensei umożliwia uczniom naukę z pierwszej ręki, zabierając ich do miejsc, gdzie mogą bezpośrednio uczyć się pewnych przedmiotów. Wyniki egzaminu końcowego zostały ogłoszone. Na Kamurze, Okłudzie i Karmie udaje się uzyskać najwyższe oceny z angielski, nauki ścisłej i matematykę. 3 kolejnych uczniów dostało najwyższe oceny w gospodarce krajowej. W ten sposób 6 uczniów będzie miała okazję zniszczyć macki Koro-senseja. Jeden z uczniów proponuje zaplanowanie zamachu w czasie wakacji, a klasa się zgadza.
Studenci czują pewne przygotowania, aby zamach zakończył się powodzeniem dzięki odpowiedniej strategii. Nadszedł dzień wykonania planu. W końcu udaje im się związać Korosensa i rozpocząć atak. Dzięki obserwacji Nagisy, klasie udaje się odkryć jedną ze słabości Korosenseja, jaką jest woda, i przekształcić stadion. Szukamy polskiej flagi. Tyle rozumiem. Ty nie ma? Lewo? Gdzie lewo? Gdzie? Gdzie? Kurde. Nie ma, to nie jest polska flaga, to. To są, tu jest dzieciak, a tu coś czerwonego wisi. Jaką jest woda, i przekształcić stadion w park wodny, aby zadać ostateczny cios. Dwóch uczniów oddaje ostatnie strzały, w wyniku czego Korosensei nagle eksploduje. Jednak Korosensei przekształca się w kulę, która jest jego formą absolutną, aby uniknąć śmierci. Nagle Takaoka i jego kompanii konfrontują się z klasą trzecią E, twierdząc, że otruł kilku uczniów. Takaoka... Czemu ludzie się śmieją z filmów z Indii, a takie rzeczy oglądają? Czy jest jeszcze gorsza? Proponuje, że wymieni antidotum na Korosenseja. Nagisa i Karma łączą siły, aby chronić Korosenseja przed Itonem, który pracuje teraz dla Takaoki, podczas gdy inni uczniowie starają się znaleźć lekarstwo dla otrutych. Nagisa i Karma nie mogą się równać z siłą Itona i mają problemy, aby go pokonać. Nagle jednak, zgodnie z planem, pojawia się ulewny deszcz, który osłabia moc macek Itona. W końcówce walki Nagisie udaje się odciąć macki Itona. Niestety, zostają poinformowani przez Ritsu, że Takaoka porwał jedną z uczennic i grozi, że ją zabije. Dzięki inteligencji Nagisy udaje im się oszukać Takaokę fałszywą piłką i uczniom udaje się odwrócić rolę, używając broni Takaoki i jego kolegów przeciwko nim samym. Pod koniec filmu Korosensei zostaje przewieziony do placówki wojskowej. Jestem męczennikiem. Widząc, że Korosensei jest bezbronny, rząd przystępuje do wykonania publicznej egzekucji na oczach jego pogrążonych w żałobie uczniów. Przed egzekucją Korosensei wypowiada ostatnie słowa, mówiąc, że jego uczniowie wykazali się bardzo dobrymi wynikami w ciągu semestru. Jednak zabicie Koroseseja nie jest takie proste. Udaje mu się przeżyć egzekucję i dostaje pozwolenie na kontynuowanie uczenia klasy trzeciej A w drugim semestrze, dzięki czemu uczniowie znów stają się klasą zabójców, do której Itona zapisuje się teraz na stałe. Subskrybujcie, aby oglądać więcej takich filmów. Ale to ścierwi w dupę. Nie wierzę, no taki film powstał. I ktoś to na poważnie oglądał? To w kinach leciało? Słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę